drodzy wierni w to święto świętych Filipa i Jakuba, czytamy w Ewangelii te słowa, które wypowiedział Chrystus, który zapowiada swoje wniebowstąpienie. Zapowiada, że będzie musiał on odejść, opuścić apostołów, ażeby przygotować mieszkania, które jest wiele, o tym warto pamiętać, dla jego uczniów. To znaczy, co znaczy, że Chrystus przygotowuje mieszkania dla tych, którzy osiągną zbawienie. Otóż nikt nie zasiądzie w niebie inaczej, jak przez to przygotowanie, jakim jest życie Jezusa Chrystusa, jakim jest śmierć, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jakim jest w niebo wstąpienie. Te wszystkie akty są ze sobą połączone. Od wcielenia, gdy Bóg stał się człowiekiem poprzez narodziny, poprzez życie ukryte, później życie publiczne, nauczanie Chrystusa, przez krzyż, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, z tym ukoronowaniem, które jest triumfem, triumfalnym wejściem Chrystusa do nieba, które jest miejscem przygotowanym dla sprawiedliwych. I dopiero wtedy sprawiedliwi zasiądą razem z Chrystusem, będą z Nim triumfować. I to jest to przygotowanie, o którym mówi Chrystus. Jest to dopełnienie Jego męki, Jego zmartwychwstania. Jest to dopełnienie Jego całej działalności publicznej, Jego dzieła zbawczego. Ponadto Chrystus mówi do świętego Filipa, apostoła, te znamienne słowa: kto widzi mnie, widzi i Ojca. Pan Jezus już, mówiąc wprost i otwarcie, naucza apostołów o swojej tożsamości z Bogiem Ojcem. Tak jak Bóg Ojciec jest Bogiem, tak i Chrystus, jako druga osoba Trójcy Przenajświętszej, jest Bogiem. Widząc zatem, oglądając zatem Chrystusa, widzi się i Boga Ojca. Czcząc Jezusa Chrystusa, czci się Boga Ojca. Stąd też ta prawda Pan Jezus mówił, wypowiadał tak otwarcie, późno, po to, ażeby apostołowie wiedzieli, mając już przykład Chrystusa, mając świadectwo Jego ogromu Jego mocy, żeby się nie zgorszyli, żeby uwierzyli wreszcie, zrozumieli tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Tajemnica jest tak bardzo wielka i trudna do zrozumienia, że apostołowie muszą raz po raz dopytywać się niejako i Pan Jezus musi im tłumaczyć powoli o tym, że Bóg jest właśnie w trzech osobach: po Ojcu, Synu Bożym i w Duchu Świętym. Pan Jezus mówi o tym, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. To zamieszkiwanie wzajemne osób Trójcy Przenajświętszej, jedna w drugiej, to niezwykłe zjednoczenie tychże osób bez zmieszania, bez unieważnienia podziału na te osoby jest czymś, czego my nie jesteśmy w stanie pojąć. Możemy jedynie dociekać i na podstawie objawienia wykazywać te prawdy i wykazywać, że nie są one sprzeczne z logiką, ale udowodnić i tak naprawdę zrozumieć do końca nigdy nie będziemy w stanie, ponieważ jest to tak wielka tajemnica, że jej pełne jak gdyby objawienie i zrozumienie nastąpi dopiero w niebie. I stąd też warto iść do nieba, żeby radować się tą wielką tajemnicą, jaką jest tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Pan Jezus objawia tę tajemnicę Trójcy Przenajświętszej apostołom również dlatego, że właśnie ta wiara w Trójcę Przenajświętszą będzie fundamentem, na który zbudowany zostanie Kościół Święty Katolicki. W przeciwieństwie do innych religii, które są fałszywe, one mogą mieć nawet w jakimś sensie monoteistyczny system, to znaczy wierzyć pozornie w jednego Boga, jak się to się dzieje w islamie czy też w judaizmie. Natomiast prawdziwa wiara w jednego Boga zawsze oznacza i zawiera w sobie wiarę w trzy osoby Trójcy Przenajświętszej. Na tej wierze, na tej tajemnicy został zbudowany Kościół Święty Katolicki. Zawsze tam i wszędzie tam, gdzie jest Kościół, tam jest wiara w Trójcę Przenajświętszą. Stąd też doniosłość tego dzisiejszego świadectwa, które dzisiaj czytammy, o tych słowach, które wypowiada Pan Jezus, i też niezwykła wprost misja, jaką mieli ci apostołowie, by przekonywać świat o prawdzie, która jest bardzo trudna do zrozumienia. Przekonywać świat do wiary w Jezusa Chrystusa jako
Odkupiciela, ale również jako Boga, jako Syna Bożego, który jest jedną z trzech osób w Trójcy Przenajświętszej. Ta wiara, to życie w Trójcy Przenajświętszej jest kołem zamachowym całego istnienia. Życie w Bogu, istnienie Boga właśnie polega na tym wiecznym rodzeniu Syna przez Ojca i na wzajemnej miłości tychże osób, która to miłość jest osobą Ducha Świętego. To święte, tajemnicze, niezwykłe, bogate życie jest rzeczą, którą nie jesteśmy w stanie pojąć, ale możemy uwierzyć dzięki świadectwu apostołów, dzięki nauczaniu Kościoła Świętego, dzięki licznym cudom potwierdzającym prawdziwość Ewangelii, prawdziwość Kościoła, dzięki również istnieniu Kościoła przez 2000 lat, które to istnienie jest najlepszym dowodem na boskość tejże instytucji, bo żadna religia nie była tak prześladowana jak Kościół. Żadna religia, żaden Kościół. Wszystkie inne religie były w jakimś sensie tolerowane przez ten świat, dlatego że nie stanowiły konkurencji dla świata opanowanego przez diabła. Diabeł doskonale wie, gdzie jest prawda, gdzie jest prawdziwa religia, prawdziwy Kościół. Stąd też te ciągłe prześladowania. Jutro mamy świętego Atanazego, biskupa Aleksandrii, który przez 17 lat, a 46 lat swojego biskupstwa spędził na wygnaniu. Pięciokrotnie heretycy ariańscy wygnali go z jego stolicy biskupii. Musiał chodzić na pustynię, musiał kryć się, jeść cokolwiek, żeby przeżyć, a mimo to nie złamało to jego wiary i miłości do Chrystusa, do dusz, za które był odpowiedzialny, bo jako biskup musiał nauczać prawdziwej wiary i musiał być gotowy umrzeć za tą wiarę, jeśli byłoby trzeba, to jak święty Jakub i święty Filip apostołowie. Święty Atanas nie musiał tego czynić, ale jego całe życie, posługa biskupia była tak pełna trudów i boleści, że prawdziwie był on męczennikiem co do ducha. Tak powinien postępować każdy prawdziwy biskup. Każdy biskup powinien prędzej zgodzić się na ucieczkę, na biedę, na prześladowanie niż na ustępstwo w doktrynie, choćby o 1 centymetr, o 1 milimetr. W piątek mamy bardzo ciekawe święto, świętego Jana przed bramą łacińską. To jest drugie święto o świętego Jana Apostoła w roku kościelnym. Pierwsze i główne jest 27 grudnia i ono tam wtedy msza odprawia się w szatach białych, ponieważ święty Jan nie był męczennikiem. Natomiast ta msza w piątek o świętym Janie przed bramą łacińską odprawia się w szatach czerwonych na pamiątkę niedoszłego męczeństwa świętego Jana. Święty Jan był już męczony za Chrystusa, ale w ostatniej chwili zdołano go uratować. Ale jest to też symbol tego, że święty Jan, tak jak święty Atanazy i oczywiście bardziej niż on, jakkolwiek nie poniósł męczeństwa za Chrystusa, to jego życie było pełne tak pełne cierpień i wyrzeczeń dla Chrystusa, tak wiele było prześladowań dla Chrystusa, że zasłużył sobie niejako, by być prawdziwie męczennikiem. W tych dniach przed wniebowstąpieniem, odprawiamy litanie mniejsze, które polegają na odprawieniu, odmówieniu przede wszystkim litanii o wszystkich świętych. Jeśli jest taka możliwość i warunki pozwalają, to odbywa się wtedy procesja z poświęceniem pól. My tutaj będziemy odprawiać oczywiście tylko litanie o wszystkich świętych, ale chcemy w tych litaniach zawrzeć poświęcenie niejako całej naszej polskiej ziemi, wszystkich pól, wszystkich wiosek, pagórków, miast. Chcemy również to święte Matki Bożej Królowej Korony Polskiej poświęcić jeszcze raz naszą ojczyznę, nasze ziemię, naszych ludzi, naszych rodaków, wszystkich, którzy są z naszym krajem złączeni, Najświętszej Marii Pani jako Królowej, jako Matce Bożej Nieustającej Pomocy w
tym tygodniu, w zeszłym tygodniu wypadła 150. rocznica przywrócenia publicznego kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w obrazie, w jej obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pius IX zlecił to zadanie księżom, ojcom redemptorystom i 26 kwietnia 1866 roku święto Matki Bożej do Polski. Przyniesiono tenże obraz do kościoła świętego Alfonsa w Rzymie. Od tamtej pory redemptoryści dołożyli wielkich wysiłków, żeby rozpropagować kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy i jej świętego wizerunku na całym świecie. Staramy się zatem uciekać do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Właśnie pod tym tytułem, ponieważ wskazuje on nam, że Matka Boża nigdy nie jest zmęczona w pomaganiu nam, przy pomaganiu. Ona zawsze nie ustaje w swojej pomocy. Warto o tym pamiętać, że każdy człowiek, który żyje tutaj na ziemi, nawet święty, w końcu ustanie, w końcu zmęczy się, w końcu nie ma więcej sił na pomaganie. Natomiast Matko Boże Nieustającej Pomocy pomaga nieustannie także dlatego, że jest w stanie spełnić wszystkie nasze prośby, ponieważ ona ma bezpośredni dostęp niejako do Najświętszego Serca Jezusa, dlatego też ta jej pomoc jest nieustanna z powodu jej nieustannej możliwości upraszania Chrystusa o wszelkie możliwe łaski. Przygotujmy się w tym tygodniu również na wielkie święto świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który jest głównym patronem Polski, którego święto w niedzielę będziemy obchodzić w niedzielę za tydzień, którego również będziemy upraszać o łaskę wierności Kościołowi, za które on przelał swoją krew. Łaskę wierności i wierze i w obyczajach, by Jezus Chrystus, Król, zawsze mógł na nas liczyć i by zawsze odnajdywał nas wiernymi świętej wierze katolickiej, by zawsze nasze serca pałały czystą miłością do tegoż Chrystusa, Króla. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. I będzie to Pan Jezus Chrystus. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Święty Atanasy, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami.